Po długiej nieobecności wróciłeś do składu, zagrałeś w meczu z Ruchem Chorzów i chyba musisz sam powiedzieć, że to był dobry występ. No, dobry występ i w ogólnie cała drużyna dobrze występowała. A jeśli cała drużyna występuje dobrze, to i każdy zawodnik będzie prezentować dobrze. Liczysz na to, że w Warszawie także wybiegniesz w wyjściowej jedenastce? To nie ode mnie zależy. Wszystko będę decydował trener. Ale czujesz, że... Nie, no ja czuję siebie dobrze i fizycznie dobrze, ale jak mówisz, wszystko zależy od trenera. Jesteś blisko tej ósemki, ale jeszcze kilka tych kroków trzeba zrobić. No, gdyby się udało zapunktować w Warszawie, no to byłby praktycznie już pełen sukces. No tak, no my też na to liczymy, że pojedziemy do Warszawy, żeby zdobyć punkty i myśleć, że w tym meczu najważniejsze będzie, jak tu na przykład z Ruchem, zaangażowanie i jak powiedzieć, zaangażowanie i ta agresja, którą my prezentowali tutaj. Bo ten mecz kiedyś nie tak dawno pokazaliście, że można wygrać w Warszawie przeciwko Legii, więc wcale nie stoicie na straconej pozycji, choć to pewnie Legia będzie zdecydowanym faworytem. No wiadomo, że Legia ostatni czas prezentuje bardzo dobrze, tym bardziej na swoim boisku i na pewno ostatni mecz oni wygrali 5 albo 6, tak? I wiadomo, że może ich to rozluźnia, że my nie wygrali już ile meczy na wyjeździe, to myślę, dla nas to plus. A my musimy patrzeć przede wszystkim na siebie, no i myśleć o tym, jak dobrze sobie zareprezentować. Czyli jakby kluczem do zwycięstwa, znaczy do dobrej gry i dobrego meczu będzie, tak jak powiedziałeś, agresja, zaangażowanie, żeby przez cały mecz nie odpuszczać rywalowi ani na chwilę. No myślę tak, to wyjdzie na pierwszy plan, a to co, jak my prezentujemy i że możemy grać, to wszyscy to widać. To na pewno wszystko siedzi w głowach i to widać, jak doma prezentujemy, jak na wyjeździe. To nie może tak, że jeden mecz grajmy dobrze, jeden źle. To jak się ustawimy w swoich głowach, myślę, że będę ok. Z jednej strony teraz jesteście w tej pierwszej ósemce, ale z drugiej właśnie macie w perspektywie wyjazd na Legię i te wyniki rywali mogą się jeszcze różnie ułożyć przez weekend, także do tego ostatniego meczu z Termaliką możecie gdzieś tam podchodzić z tej pozycji niższej i dopiero atakować znowu tą ósemkę. Jakie są teraz nastroje w szatni, jak tak patrzycie na tą ósemkę? Bardziej takie rozprężenie po tej wygranej z Ruchem Chorzów, czy jednak zdajecie sobie sprawę, że tak naprawdę nic jeszcze nie macie? My patrzymy przede wszystkim na ten mecz, który z Legią. Oczywiście wszyscy myślą, że Legię już tam odpuścimy, to myślimy już o Termaliki. Nie, my jedziemy na Legię, żeby dobrze sobie zaprezentować i wziąć 3 punkty. A myśleć, jak tam ułożyć inni mecze, to nas nie obchodzi po prostu. Musimy patrzeć tylko na siebie.